Czy uważa pan, że bojkot wyborów, który ogłosił pastor Chojecki, to dobry pomysł? To jakby oddanie głosu na poko. Proszę państwa, ja miałem takiego kolegę kiedyś w podstawówce, który jak coś tam mu się nie udało, wywalił się na rowerze albo przewrócił grając w piłkę, to i tak uważał, że to celowo zrobił, że tak chciał. Można też tak. Bojkot wyborów, bo się okazało, że nie są w stanie zebrać podpisów. Dlaczego nie zebrali podpisów? Bo przy zakładaniu partii Ruch 11 listopada od razu była selekcja pod kątem prawomyślnych, czyli kościółkowych, a kto nie był prawomyślny, czyli kościółkowy, no to nie mógł wstąpić do partii. Zrobili taką selekcję, że tam się zapisało kilkadziesiąt osób i to byli zaufani kościółkowi. No to za krótka kołdra. I pójście, powiedzmy sobie, w taką ekstremę religijną, no to niczego dobrego nie da. I powiem szczerze, głupa palili, drukując jakieś tam ulotki o tym jakimś tam super kościele, czy hiper kościele, czy ober kościele, nie wiem. I mnie tam umieścili. Ja mówię, ja nie chcę w tym być. Oj, nie zauważyliśmy, że jesteś na tym zdjęciu. To takie głupoty można opowiadać, prawda, tylko swoim wyznawcom, a nie mnie. Ogłaszają bojkot, bo wiedzą, że ta inicjatywa zupełnie już do niczego się nie nadaje. Żadnej partii politycznej nie założą, nie wystartują w żadnych wyborach i mówiąc krótko, jest to projekt zamknięty. Ale to nie jest wina wrogich sił i spisku, tylko tych, którzy są sfanatyzowani i nieroztropni.